Hej. 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 Tu? Hej. Kulturki. 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 Moje córki, czyli kulturki. A ja nie jestem kulturka. Nie. Bo to brzmi tak jak kulturki, matki kulturki. Ale ja nie jestem kulturka. Kulturka. Jesteś kulturka. Jestem... też córka w sumie. Tak, w sumie tak. Ale też matka. Czyli Ola, Maja i mama, która nie jest kulturką, tylko też kulturką. Kulturki! Kulturki! No dobrze. Tak. I matką jeszcze. Jeszcze matką tylko. Czyli z córką i matką. Kul matko córką. Kul matką. O, mogę być kul matką, to by fajnie brzmi. Nie, to źle brzmi, mama. Tylko ci coś tak wydaje, czy to dobrze brzmi. Dobrze to brzmi, no już nie zmieniaj mojego tutaj myślenia o bycie kul matką. O jakiej książce dzisiaj porozmawiamy? Szkoła szpiegów. Szkoła szpiegów. Benny Replay. Stewarda Gibbsa. Stewart Gibbs napisał książkę. A to nie jedną książkę, to jest cała seria, prawda? Cała seria szpiegowska. Pięciologia. Ola już wszystko przeczytała. Wszystciutko. No to fajnie. No to źle, bo nie przeczytała z nami. To nie jest fajne. To nie jest fajne. Ale pierwszą część razem czytałyśmy. Tak, ale pierwszą raz część przeczytałyśmy razem. I teraz możemy nie opowiedzieć. A może razem z drugą opowiedziemy od razu? Nie, chyba nie. Bo to w każdym była taka osobna historia, myślę, że warto opowiedzieć. Taka zupełnie inna. Chociaż jest taki wątek, który się będzie ciągnął. Prawda? Mianowicie Ben Ripley. I Mike Brzeziński. Jeśli pamiętacie książkę Szpiedzy... O Mike Brzezińskim. Ale czekajcie, jak ta druga się nazywa? Miejsce Szpiedzy. No to tam też była taka na przykład organizacja, z którą oni walczyli i tutaj też jest taka organizacja, ale jeszcze Pająk. Nie powiem... Maja! Ale jeszcze nie powiemy, jak ona się nazywa, ale jednak jest. Czyli tam była Umbria, a tu jest Pająk. Pająk. No ale Pająk dobra, powiedzcie, kto jest głównym bohaterem tej książki. Ben Ripley! Mike Brzeziński! No ale to prawda, ale jest ważny. Ale tylko w tej części. A głównym bohaterem jest... Ben Ripley. Benjamin Ripley. Ben. No, Ripley. Erika Hale, Cyrus Hale i Aleksander. Cyrusa w ogóle tutaj nie było. Cyrus się nie pojawia w ogóle w pierwszej części. Maja, nie spoileruj innych części. No właśnie, nie spoileruj. Ale Aleksander Hale też? Tak, Aleksander Hale się pojawia. No. Natomiast głównym bohaterem jest właśnie Benjamin Ripley. Kto to jest Benjamin Ripley? Zwykły chłopiec, który został przyjęty do szkoły szpiegów. Zwykły ponoć przyjęty do szkoły szpiegów. Benny Ripley miał 13 lat i chyba był blondynem. Chyba, ale to akurat nie ma znaczenia większego. Bardzo kochał się w Elizabeth Pasternak, a potem w Elizabeth Hale. Ale powiedzmy, dlaczego... I lubił matmę. No właśnie, ale to lubił matmę, czy... Kochał matmę. Oprócz matmy był fatalnym szpiegiem. No dobrze, ale to dopiero później się okaże, czy był dobrym szpiegiem, czy fatalnym szpiegiem, bo jednak... Kołał się w Elizabeth Hale. No. Maja lubi te wątki miłosne, właśnie już wam powiem, Maja już polubiła wątki miłosne. Nie, i teraz nie lubi, jak są w każdej książce, bo teraz cały czas o nich mówi. Nie, dlatego, ale... że książka jest fajna, kiedy jest jakiś wątek miłosny, to jest prawda. Nie ma książki. No, Ola, powiedz jakąś książkę. Nawet w Baśni o Boże jest. Dobra. Nie, w pierwszej części nie ma. W pierwszej części jest słaba. Nie, najlepsze. Dziadek i dziadek i babcia się tam kochali. Maja, bardzo cię proszę. Dobra, wątki miłosne na bok. Tu jest jakiś mini wątek miłosny, ale tak naprawdę to nie jest główna... Nie, jest, to nie jest bardzo, nie, ale bardzo. Ale najważniejsze jest to, na początek, żeby wiedzieć, że Ben Ripley zostaje przyjęty do szkoły szpiegów. A zostaje przyjęty, przynajmniej tak pozornie, ze względu na swoje umiejętności matematyczne, bo co on świetnie robi? Liczy, oblicza, zapamiętuje. Tak, liczy w pamięci, zapamiętuje różne
liczby, w zasadzie wszystkie. Chcę powiedzieć coś na temat tej oto szkoły szpiegów. Jej przykrywką jest jakiegoś świętego Smithena, coś tam, coś tam. Jest szkoła dla super uzdolnionych dzieci, do której jakby znowu taką informację dostali rodzice Bena, tak, że on idzie do szkoły dla super uzdolnionych dzieci. Natomiast poszedł do szkoły szpiegów. Które nie zawsze były super uzdolnione. No i on poznaje tam dużo dzieciaków nowych, tak? Dużo kolegów zdobywa. I tam jest, powiem tak, jest kret. Tak samo jak w tamtej, jakby w szkole MI6 też jest kret. I coś tu się zaczyna złego dziać. Teraz. Może jeszcze powiedzmy... Szkoła szpiegów ma stołówkę, na której podają żarcie, tak żeby odpornić na trucizny dzieciaki. Najważniejsze rzeczy, żeście powiedziały. Tak. Faktycznie, ja pytam was o kolegów, znajomych, a wy właśnie, Zoe, Warren i Murray. Zoe, Warren, Murray. Murray Hill chyba. Murray Hill. I uwaga, bardzo słynny, brawo, Alexander Hale. A kto jest Alexander Hale? To właśnie. To jest tata. A potem, że to jest tato Eriki, tak? Ojej, też powiedziałam. Okej, to jest... Niby bardzo dobry szpieg, który ma mnóstwo orderów. Najlepszej marki, a on naprawdę jest bardzo kiepski. To jest taki James Bond. Ale nie. Tak, właśnie, to jest taki James Bond z filmu. Fryzura i wpadam z pistoletem. Ale on nie jest prawdziwie dobrym szpiegiem. On sobie przypisuje innych jakby. Ale inni tego nie wiedzą. No i zostawmy ich w tej niepewności. Tak, Maja, nie musisz spoilerować. Nie wiedzą również ci, którzy otaczają Aleksandra Hale'a. Alexander Hale to jest taki, jakbyśmy to nazwali, taki pozer, tak? O, chciałbym coś jeszcze powiedzieć o Zoe. Zoe to jest taka dziewczyna, którym wszystkim wymyśla różne takie jakby pseudonimy. Warren to jest kameleon. Dlaczego kameleon? Kameleon, bo się bardzo dobrze kryje i w ogóle. A ona nazywała Bena tajniak. A Erika to była królowa lodu. Czego? No bo tylko tak... A dyrektora nazywała idiotą. A, to był jego pseudonim. Ale mnie interesuje królowa lodu. Dlaczego królowa lodu? Dlaczego, że ona jakby była, zawsze siedziała sama, tylko ciągle była w podręcznikach i ona wszystko umiała, wszystko. Czyli nie miała takich za dobrych relacji z innymi, tak? Kujonka. Ona była taką kujoną. Tylko... No tak. Chyba dobrze na tym wychodziła, tak? Była dobrą uczennicą bardzo. Najlepszą. No dobra. No i jak już Maja powiedziała, nagle się okazuje, że jest jakiś kret w szkole. I w organizacji, tak? Bo to jest też znowu oddział szkolący szpiegu dla jakiej organizacji? CIA. Tym razem dla CIA, czyli amerykańskiej agencji wywiadowczej, tak? Ale ona jest silniejsza niż MI6 jednak. Bo ona jest większa i w ogóle wszystko Ameryka ma najlepsze. No może jedzenie nie ma najlepszego, ale... Kawy i wielu rzeczy. No może w większości rzeczy nie ma najlepszego. Ale jako chodzi o na przykład takie rzeczy jak... FBI, no to chyba najlepsze. No dobra, niech ma i będzie, że tak. No i jest to CIA i oni właśnie się uczą do tego, że kiedyś być szpiegami w CIA, tak? No. Agentami w CIA. No i zaczyna się dziać, jest akcja. Jest taki chip hacker. Hacker, czy jakkolwiek on się tam nazywa. I on tak jakby tak... On jest bardzo podejrzany. A, dziewczyny uważają, że jest bardzo podejrzany, więc zwróćcie na niego uwagę. Jest na liście podejrzanych osób. Tak, bo... Do bycia kretem. No, a ich opiekunem w pierwszy roczniaków jest Tina Cuevo. Tak? Majura. Czyli ona jest dużo nie bohaterów. Mów tak na mnie. Ona przestań, dobra? Dobra, mamy mnóstwo bohaterów, akcja się zaczyna dziać. I mnóstwo podejrzanych jest. Nie powiem oczywiście, jak tam dalej akcja się kręci, co tam się wydarzyło. Powiemy, że był zamieszany w to jeszcze przyjaciel jeden. Tak, Mike Brzeziński. Mike Brzeziński, który był jakby przyjacielem Bena w normalnej szkole, tak? Tak. I tu nagle okazuje się, że znowu się pojawia. Mike Brzeziński. Mi się jeszcze podobało to, jak Ben miał takie... Taki test na początku, pamiętacie? O nie, tak, który miał chyba z niego jedynkę? Nie, miał trójkę. No ale po prostu... Taki test na początku miał, to się mówi, taki chrzest, tak? Czekaj, OSBS. Jak to się tłumaczyło? No. OSBS?
No, coś tam stylu. Coś tam, coś tam. Ale mam coś tam, coś tam. Dobra, coś tam, coś tam. To był taki chrzest. Był test taki na wejście, dla czyli sprawdzali taki dla pierwszaków. Pierwszoroczniaków. Pierwszoroczniaków. I w wielu szkołach takie testy są, które sprawdzają, czy się w ogóle nadajesz. A w naszej to często robią starsze roczniki, dla młodszych roczników takie imprezy, na które się sprawdza, czy się nadajesz na bycie, nie wiem, studentem, uczniem. A jak się nie nadajesz? No to masz ciężko. Ale to jest ogólnie bardzo złe robienie takich rzeczy. No ale tutaj to było zorganizowane przez szkołę, tak? Nas, to był ale, taki u nas, test. Ale u nas w szkole zwykle nie ma takiego czegoś, tylko zwykle wchodzisz i tam sprawdzają do jakiej klasy. Jak jesteś bardzo utalentowany, to idziesz do wyższych. Tak? No, chyba tak nie. Jest. Nie, tylko w szkołach takich tradycyjnie, no to jak się idzie do pierwszej klasy, to jest co? Tylko takie pasowanie, tak? Na ucznia. Naucznie. Nie ma takiego testu. No jak? Nie było pasowania naucznie z tym wielkim ołówkiem? Było z tym dziwnym czymś. No było. Było pasowanie. Maja ołówek. No, a tutaj... To było takie Maja ołówek. Pasuje ci na ucznia pierwszej klasy. No właśnie, no właśnie. Tak. Ale to nie było żadnego testu, żeby jeszcze sprawdzać, czy ten uczeń się nadaje do tej szkoły. A tak? Jak nie, to sobie idziesz. A jak nie, to sobie idziesz. Nie, to było po prostu. A tutaj ta szkoła szpiegów, ona wymagała, żeby jeszcze był jakiś taki test na wejście, tak? I oni mu tam robili taką symulację, powiedzmy, jakiejś akcji szpiegowskiej. I sprawdzali, czy by sobie poradził. Prawda? Tak, to było takie bardzo, bardzo ciekawe. A jakie na przykład przedmioty są w szkole szpiegów, pamiętacie? Czego się uczy w szkole szpiegów? Ja wiem! Sztuka samoobrony. Samoobrona, bardzo ważna i sztuka, prawda? Ataku. I ataku. Strzelnica tam jest. Strzelnica, strzelanie jest bardzo ważne, tak? Czyli oni tam normalnie operują prawdziwą bronią. Ale jak na przykład, ale jak robią taką symulację i takie bitwy, to jak paintball. Paintballem, tak? Czyli farbą się strzelają. Ja to ogólnie, wiecie, ja jestem to taki przeciwnik broni. Matka pacyfistka nie lubi broni i nawet w paintball nie gra. Ale tam ja właśnie... za parę lat będę chciała karabin do paintballu. Ale tam właśnie sobie... Będziesz strzelać w Ole. Na strzelnicy. Nie. W domu? Jakie jeszcze przedmioty były, słuchajcie? No, nie wiem. No chyba. To pewnie historia szpiegostwa, czy... No, mieli właśnie jakieś takie też nudne, tak? Teoretyczne przedmioty, historii szpiegostwa na przykład. Mieli też przedmioty związane na przykład ze środkami wybuchowymi, tak? Uczyli się, jak robić jakieś tam materiały wybuchowe. Ze środków uchylenia. Czystości na przykład, tak? Też tego typu. No, były to na pewno inne zajęcia, tak? Z jakiejś kryptologii. Co to jest kryptologia? Rozwiązywanie kodów. Tak, czyli odczytanie kodów. On był dobry z kodów. On był dobry z kodów, dlatego że on był dobry z matematyki, tak? Czyli on umiał łączyć dobrze, co się mówi, łączyć kropki i orientować się, co z czym jest powiązane, a szczególnie w cyferkach, tak? A co z czym nie jest powiązane. I świetną też szczególnie w cyferkach. Tak. Chciałobyście w takiej szkole być? Tak, bardzo. Tak, bardzo. A który przedmiot był wasz ulubiony? Strzelanie! Strzelanie, Maja, strzelania z Jola? To jest jakaś sztuka kamuflażu. Sztuka kamuflażu też dobra. Tak, Warren był dobry w sztuce kamuflażu. No. Ale on ogólnie był słaby, tylko ta jedna sztuka była dla niego dobra. No tak, ale to jest, widzicie, w tej książce też jest bardzo podkreślone, jak ważna jest współpraca, tak? Mhm. Że każdy jest dobry w czymś. Oprócz dyrektora. Oprócz dyrektora też jest bardzo śmieszną postacią w tej książce. I warto się mu przyjrzeć, bo on jest taki bardzo komiczny, prawda? On nosi perukę. Też. Tupacik. A i w sumie to nie wiadomo, skąd on się tam wziął, prawda? Bo taki trochę niekompetentny jest. Jakby on, bo jakby CIA robi tak, że tych takich swoich najsłabszych ludzi po prostu daje do jakichś tam, żeby nadzorowali jakieś rzeczy, albo jako jakieś dyrektorzy. Sprzątaczy dają tam kiblów najlepiej. No nie, akurat tutaj jest dyrektor, ale też jest słabo kompetentny, tak? Bardzo! Że w ogóle jak popełni błąd, to wtedy wali na gorzej. Tak. Tak. Jakby, nie, ale on że ma takie coś... Jaki durej zarzucił to! Przepraszam, proszę pana, ale to pan to zarzucił. Tutaj są papiery, że pan tak zarządza. No. Ale w każdym razie sytuacja w tej książce jest bardzo ciekawa, akcja.
niezła draka się robi, prawda? Mhm. Jest sporo walki, sporo takiej akcji prawdziwej. Agencie Ripley. Agencie Ripley wzywamy. Tak, ale jest naprawdę dużo, dużo się dzieje. Musi Ben współpracować z Eriką, czyli z najlepszą uczennicą, no, która nie ukrywamy mu się podoba, bo jest ładną dziewczyną i mądrą bardzo. I niebezpieczną. I niebezpieczną, tak. Czyli dużo się dzieje w tej, dużo akcji jest. Mógłby być fajny film, nie? Na podstawie tej książki. Co myślicie? Obejrzałbyś się taki film? Tak. Mógłby być całkiem spoko, nie? Na tej całej serii? No właśnie, na tej całej serii mogło być tyle filmów. Albo serial taki, że każdy sezon o czymś innym. Jakie tam jeszcze były tytuły tych kolejnych serii? Szkoła Szpiegów na wakacje. Według mnie Szkoła Szpiegów na wakacje było fajne, bo mieli na przykład fajne nazwy. O Szkole Szpiegów na wakacjach opowiemy wam już niebawem. Wesoła przygoda. Opowiemy wam już niebawem. No bo to też już jest książka, którą udało nam się przeczytać. No i wszystkie pozostałe części też, ale ja nie pamiętam nawet ich tytułów. Będziemy na pewno opowiadać. Będziemy do tej książki wracać. A komu byście ją poleciły? Dzieciom tak też 8 do 13 lat, tak samo jak ostatnio. A z czego się z tych książek można nauczyć? Oprócz, ja już powiedziałam, że o współpracy, że ważna jest współpraca. Co jeszcze można się nauczyć? Że ludzie są niebezpieczni. że nikomu nie można ufać. Że nawet jeżeli jesteś beznadziejny, to możesz udawać, że wcale beznadziejny nie jesteś, tak jak Aleksander. Tak. No ale widzicie, Benny myślał, że nie nadaje się na szpiega, a się okazuje, że całkiem mu nieźle szło później, prawda? Mhm. No i jednak został w Akademii Szpiegostwa CIA. Został. Jest sporo rzeczy, których tutaj można się nauczyć. Na przykład? No, o współpracy, o tym, jak wykorzystywać swoje talenty, ITP. Kompetencje. ITP, ITD. Czyli i tym podobne, i tak dalej. I bardzo ciekawi bohaterowie są tutaj zarysowani, można powiedzieć. Też książka trzyma w napięciu chyba prawie do samego końca. Ciężko się domyślić, prawda? Ciężko, kto jest tutaj winny? Kto jest tutaj zdrajcą, kto jest kretem. Kto jest albo kretką. Albo kretką. Albo kto jest kim, a co jest czym. Tak, kto jest kim, a co jest czym. To jest bardzo bo ważne. Bo nigdy nie wiadomo, czy to jest na przykład pistolet, czy tylko... Bomba. No ale naprawdę nie wiadomo. Albo nie wiadomo, czy to jest kabel? Wiesz co, ja tak sobie myślę, że ja z chęcią was do takiej szkoły wysłała. Ile ja bym miała spokoju? Może. No, tylko bym mogła do was dzwonić, a nic bym nie wiedziała, co się z wami dzieje. Co wy na to? Szkoła z internetem? No nie! Za granicą? Tak. Może we Włoszech. Co wy na to? Ale tylko we Włoszech. Pizza i pychata i w ogóle. A skąd już była pizza na stołówce? Sprawdzaliby, czy jesteście odporni na truciznę na pewno. Tak jak stołówce w Szkole Szpiegów. Czemu nie? No dobrze, dziewczyny. Polecacie tą serię? Tak. Ja wam powiem tak słuchaczom naszym, że dziewczyny się niesamowicie w tą serię wciągnęły. Ola to łyka te książki 2 dni. Albo nawet szybciej. Już jestem na 5. A Maja się wciągnęła w inną książkę. Ale o tym opowiemy, jak ją przeczytamy. Dobrze? Pa, pa. A teraz pożegnamy się i powiemy pa, pa. Pa, pa. Do usłyszenia następnym razem.